Przed nami bardzo ważne zadanie. Znaleźć kogoś, kto w niedalekiej albo i dalekiej przyszłości stanie się następcą Marcina Kamińskiego, może takim mentalnym następcą Tomasza Hajty w Schalke. Moi drodzy, szukamy środkowego obrońcy, który właśnie z ekstraklasy będzie mógł skoczyć do nas albo na tu i teraz, albo w dalszej perspektywie, po prostu stanowiąc o sile naszego zespołu. Zatem dokładnie tam wysyłamy skauta i mam nadzieję, że tenże skaut faktycznie przejrzy dokładnie naszą rodzimą ligę i dostarczy nam na tacy jakiegoś sensownego kandydata. To jest, moi drodzy, oczywiście kolejny epizod z Na Ratunek Schalke V2 w FT24. I teraz informacje, jakie otrzymaliśmy, to to, że udało się nam wypożyczyć Jakoba Bauera, który w Realu Oviedo spędzi najbliższe 2 lata, oczywiście od momentu otwarcia zimowego okna transferowego. Na razie przed nami jeszcze kilka spotkań, bijemy się cały czas o czołówkę. Po tym chwilowym kryzysie, jaki miał miejsce w ostatnim odcinku, teraz staramy się wyjść na prostą. Przed styczniem mamy jeszcze 2 spotkania, moi drodzy. I tutaj zastosujemy tak zwaną chytrą zagrywkę. To, co wam mówiłem, że mam pewien chytry plan wobec transferu z SV Yrl, to zaraz wam pokażę, jak to dokładnie ma wyglądać. Jak wygląda natomiast koncepcja taktyczna Preussen Münster? Mamy tutaj do 2 zawodników wyszczególnionych jako tych, których warto by wziąć pod uwagę, czyli Mrowca i Batmas. Dlatego teraz, moi mili, oczywiście standardowo idąc z naszymi ustaleniami, przechodzimy sobie do sekcji transferowej, wyszukamy sobie zawodników. Tutaj znajdziemy sobie 3. ligę, która już jest tu, i znajdujemy Preussen Münster. Mamy dokładnie teraz, możemy iść wyszukać Malika Batmaza, który ma bardzo wysoką klauzulę odstępnego, i oprócz Batmaza mieliśmy jeszcze Mrowca. Sebastian Mrowca, 30-letni środkowy obrońca, to raczej nie jest główny kandydat, jakiego byśmy szukali właśnie, jeżeli chodzi o następstwo, chodzi o bycie tym przyszłym liderem w naszej drużynie. A teraz, moi mini, przejdźmy już bezpośrednio do tego pojedynku. W zespole, w zarządzaniu drużyną, możemy sobie ustalić, rzucić okiem na formę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o formę, jeżeli chodzi o poszczególnych zawodników. Tutaj taka średnia jest sobie, moi drodzy, ta forma u kogo? Z czołówki jest no, taka przynajmniej średnia u praktycznie każdego. Słabą formę ma Angel Aguirre. Teoretycznie moglibyśmy dać mu szansę zagrać teraz, żeby spróbował tę formę odbudować, odnaleźć. Więc przejdźmy sobie, moi, do centrali. I w tejże centrali musimy zmienić Kozukiego na właśnie wspomnianego wcześniej Aguirre. Kolejnym zawodnikiem, który dostanie szansę gry od pierwszej minuty, będzie Grail w miejsce Baumgartla. I czy jeszcze jakąś zmianę mogę tutaj przeprowadzić? Wydaje mi się, że mogę wpuścić Poltera w miejsce Pejcinowicza. I dokładnie takim składem Preussen Münster podejmuje Schalke, bo my jesteśmy gośćmi i wracamy na zwycięskie tory. Mehmet Can i oczywiście nikt inny jak Jansen z bramką. Baumgartl zmienił Kamińskiego, Zeguin, Wedraogo, Kozuki, Aguirre, a Matriciani, Klein, Hansla. Kolejne czyste konto naszego bramkarza. Ważna to jest dla nas informacja. Aguirre też zagrał naprawdę w porządku, 7-4, więc miejmy nadzieję, że załapie teraz jakąś sensowną formę. Sensowne również byłoby, gdybyście zostawili pod tym odcinkiem łapkę w górę i oczywiście, jak pod każdym, zostawili minimum 1000 tych łapek. Okej. Możemy przejść dalej. Myślę, że co do naszego zespołu, co do naszej szkółki juniorów, to raczej tutaj póki co nie mamy za bardzo w którą stronę, nie ma co na razie robić, chociaż mamy jakieś ryzyko utraty piłkarza. Mamy końcowe raporty. Czekajcie, to najpierw zacznijmy od ryzyka utraty piłkarza. Sebastian Polter, mam świadomość, ale ja to jakby jestem zdecydowany na to, żeby ten zawodnik od nas odszedł. Jakob Bauer, zaraz już się uda nowe pożyczenie. Mamy końcowy raport dotyczący Malika Batmaza. No i okej, to jest faktycznie konkretny i sensowny środkowy napastnik na tu i teraz. Mamy też, z tego co widzę, już jakieś pierwsze propozycje, jeżeli chodzi o zawodników z polskiej ekstraklasy, co mnie cieszy. Zastanawiam się, czy na przykład Marcelo Arias, czy nie jest faktycznie zawodnikiem godnym uwagi. O tym się też przekonamy w nieco późniejszym czasie. A teraz, raport pierwszy. To nasz pierwszy raport z Argentyny. I mamy, moi drodzy, zawodnika, ale nie mamy wystarczających środków, by sfinalizować ten transfer, co jest dla mnie pewnym dramatem.
Mam nadzieję jednak, że nie zawiną nam go od razu, że Iker Ruiz mimo wszystko będzie w stanie do nas dołączyć, tylko potrzebujemy na to gotówki, żeby mieć gotówkę, potrzebujemy dokonać jakichś transakcji, więc nie wiem, moi drodzy, czy siłą rzeczy to nie jest już powoli taki last dance najwyżej ocenionego u nas zawodnika i najwyżej wycenionego, bo Mehmet Can Aydin ma już 8 milionów wartości, ma zaledwie rok kontraktu i ja szczerze wam powiem, nie zdziwię się, jak się teraz po niego nie będą zgłaszać naraz, tym bardziej, że w ciągu tygodnia, w ciągu po prostu tuż przed oknem transferowym ten zawodnik rozwinie się na 75 punktów overalla, więc ta jego cena również podskoczy diametralnie w górę. A teraz przechodzimy do konferencji, w której to dobrze jest zbustować morale naszego zespołu, żeby być w wyśmienitej formie i po tym, gdy mieliśmy ten miniony miesiąc z dwoma porażkami z rzędu, to teraz warto by było się odbić i zaliczyć wszystkie zwycięstwa w grudniu. Raport przedmeczowy, jeżeli chodzi o Wiktorię Köln, mamy dwóch zawodników, wyszczególnionych, ofensywnych, Handle i Zachowicz. W porządku, przechodzimy zatem do sekcji transferowej i wyszukujemy tych piłkarzy. Jest Wiktoria Köln. Handle jest 31 lat, oj... Na pewno solidny zawodnik na tu i teraz, ale chyba nie będzie to żaden fantastyczny piłkarz, z którym będziemy jakoś niesamowicie wiązać przyszłość i ewentualne ruchy transferowe. Zachowicz też, 29 lat, ale no mimo wszystko dodamy sobie jednego i drugiego. Moi drodzy, ej, mamy tutaj propozycję. Środkowy obrońca z talentem na pierwszy skład. No Ugo da Costa nie jest on Polakiem. Ale Ugo da Costa to jest 17-latek występujący w Górniku Zabrze. Oczywiście tutaj mamy tych wolnych zawodników i tylko, że ja po prostu na razie nie chcę jakoś specjalnie korzystać z tych wolnych zawodników, bo to nie o to chodzi moim zdaniem, żeby takie tutaj ruchy transferowe wykonywać. Damian Michalski, czy za 6 miesięcy wygasa mu kontrakt? Trzeba trzymać rękę na pulsie, żeby z Damianem Michalskim zaproponować mu kontrakt, podpisanie kontraktu za darmo. To na pewno trzeba będzie zrobić. Porządku. Wiem, że pisaliście w sekcji komentarzy o tym, żeby spróbować zastosować tutaj jakieś tam rozwiązanie na zasadzie maksymalnie 3 podpisanych wolnych zawodników na cały sezon. Ja mogę się z tym zgodzić, chociaż ja po prostu na obecną chwilę jakoś niespecjalnie chcę korzystać z tych wolnych zawodników. Mehmet Can Aydin ma 75 punktów overalla. No pozwólmy mu się na swój sposób może nawet i pożegnać z naszym zespołem. Raz jeszcze zagra sobie tutaj, moi drodzy, tym razem nie Polter, a Lazme zagra w miejsce Pejczinowicza. Jansen, mam nadzieję, że kolejną bramkę, albo nawet dwie, ustrzeli. Gramy na Arena Auf Schalke 1-0. W pierwszej minucie Mor zdobył bramkę i na dobrą sprawę na tym moglibyśmy zakończyć jakiekolwiek rewelacje. Mehmet Can pożegnany przez kibiców w 75 minucie, znaczy się kibice do końca nie wiedzą, że się z tym zawodnikiem żegnają, ale jakby każdy ma świadomość, że to jest nieuniknione. To jest jedyne logiczne rozwiązanie. Tuż przed zimą, moi drodzy, przed tym zimowym oknem transferowym, wbiliśmy się na drugie miejsce w trzeciej lidze. I mam nadzieję, że uda się nam je utrzymać, no a później oczywiście przebić. A teraz oficjalnie otwieramy okno transferowe i mamy, moi drodzy, ruchy, o których mówiliśmy wcześniej, zaczynając od dołączenia do nas napastnika z SC Werl. Mowa oczywiście tutaj o... Czekajcie, Bauer udał się na wypożyczenie, Arnold udał się na wypożyczenie, Schmidt udał się na wypożyczenie, Ndoye udał się na wypożyczenie, Angemang udał się na wypożyczenie, a do nas dołączył Robin Friedrich. Mamy też końcowy raport dotyczący Sebastiana Mrowca, ale nie będziemy Sebastiana Mrowca dodawać sobie do listy życzeń. Mamy też comiesięczne raporty o juniorach. A może teraz, kiedy mamy to, może jesteśmy, no nie jesteśmy w stanie nadal podpisać Ikera Ruiza, no to nie tędy droga, nie tak to miało wyglądać. Moi drodzy, w porządku, skoro dołączył do nas Robin Friedrich, jako kolejny zresztą napastnik, to ja, tak jak mówiłem, chcę spróbować zastosować tutaj tak zwaną zagrywkę, trochę chcemy zagrać na nosie, jakby... Nie będę ukrywał, że SC Werl to chcemy im zagrać tutaj mocno na nosie, ale ja jestem bardzo zainteresowany Josza Woszem. Ten środkowy pomocnik ma 22 lata, 65 punktów overalla. Uważam, że to jest faktycznie piłkarz, który może nam sporo pomóc, jeżeli chodzi o dalszą perspektywę. Nadal Damian Michalski ma jeszcze ten kontrakt.
nie możemy jeszcze mu proponować podpisania go za darmo, więc wszystko w swoim czasie. Ale teraz, przechodząc do Yoshivosha, ja chcę przejść do propozycji kupna. I zaraz sami zobaczycie, na jaki ja tutaj karkołomny plan wpadłem. Dajemy wymianę piłkarzy, dajemy Robina Friedricha, składamy ofertę i oni się na to zgadzają. I my dzięki temu zrealizowaliśmy cel z trans... W ogóle... Co jest grane? Dlaczego chłop jest... Gdzie jest jego tors? Nie wiem. Ale gdzieś zniknął. Dzięki temu, że... Mamy tutaj tego Friedricha, którego ściągnęliśmy do nas jako kluczowego zawodnika. My dzięki temu zrealizowaliśmy nasz cel. A w praktyce skupiliśmy się od samego początku do końca na Yoshivoshu, który był naszym głównym celem. Więc teraz przejdźmy bezpośrednio do negocjacji z tym zawodnikiem. To jest, moi drodzy, gambit absolutnie, no chyba Rzeźwickiego trzeba tak go nazwać, tylko w wydaniu w sumie gambit Kopawryja, tak możemy powiedzieć. Zaproponujmy mu kontrakt na 5 lat, on się na to zgadza. Zignorujmy klauzulę odstępnego i ja odrzucę nawet tę klauzulę odstępnego. Zgodzili się na to i jesteśmy mu w stanie zaoferować taką propozycję tygodniówki, ale oczywiście usuniemy tę premię, zostawimy sam bonus za podpis i samą tygodniówkę. Wosz się zgadza, więc moi drodzy, mamy tym samym transakcję, którą tak bardzo chcieliśmy dokonać, ale nie byliśmy do końca w stanie tego zrobić wcześniej. Sfokusowaliśmy się na zrealizowaniu celu, dzięki, żeby zabezpieczyć sobie po prostu to, żeby nie daj Boże nas zarząd Schalke nie zwolnił, a teraz faktycznie dokonaliśmy transakcji tego zawodnika, którego chcieliśmy, który nam pomoże, mam wrażenie, w tym szerokim składzie. Będzie rywalizował o pozycję z Zygwinem, z Tempelmanem, no a w przyszłości po prostu nie? Może i wskoczy do wyjściowej jedenastki. Jest młodym, perspektywicznym piłkarzem, który faktycznie pod naszą batutą może się jeszcze rozwinąć. Z numerem 16 będzie grał Yoshivosh. Jak oceniacie ten ruch? Ja uważam, że trochę zagraliśmy na nosie przede wszystkim Werl, bo my Robina Friedricha ściągnęliśmy za małe pieniążki. Fakt faktem, teraz samego Yoshivosha moglibyśmy pewnie ściągnąć za trochę mniej, ale ugraliśmy jakby dwie pieczenie na jednym ogniu. Mamy i zrealizowany cel, ze ściągnięciem tutaj kluczowego napastnika. Sami widzicie, że to jest nadal zrealizowane, nikt nam tego nie zabrał. A my mamy piłkarza, na którym nam zależało i który tutaj do tej rotacji będzie naprawdę, naprawdę istotny. Yoshivosh. Co więcej, ja wam powiem, że Yoshivosh to jest zawodnik, który może i u nas będzie raczej zawodnikiem drugo- czy trzecioplanowym, ale jeżeli chodzi o ekipę SC Werl, to był on tutaj nieocenioną postacią. Yoshivosh w 17 spotkaniach tam zagrał. 4 razy trafił do bramki, 5 razy asystował, więc de facto jest lepszym asystentem niż jakikolwiek, którego mieliśmy u nas, więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry i przemyślany transfer. Co więcej, też jak widzicie, że grał w tym zespole od deski do deski. Mam wrażenie, że możemy mieć z tego chłopaka sporo, sporo pożytku. Z dobrych informacji mamy, moi mili, kolejną salwę rozwinięć się wśród naszych zawodników. Zaczynając od tego, że na 70 punktów overalla rozwinął się Florian Kleinhans, czyli nasz boczny obrońca, który mam nadzieję, że przebije jeszcze ten próg rozwojowy o co najmniej kilka punktów. No i oczywiście Assan Ouedraogo, o którym sami mówiliście, że trzeba mieć na uwadze tego zawodnika, że on ma ogromny potencjał i trzeba tylko dać mu się rozwijać. I dokładnie to robimy. Assan Ouedraogo już 70 punktów overalla. Leo Grajny. Zastanawia mnie, o właśnie, to już mnie to nie zastanawia, bo widzę, że ten zawodnik się rozwinie po prostu za tydzień o 1 punkt overalla więcej. Shoichiro Kozuki też całkiem nieźle się rozwija, rywalizuje o tę pozycję z Aguirre, chociaż w sumie ta rywalizacja po prostu przebiega na zasadzie takiej płynnej wymiany, co też jest raczej dobre. Lino Tempelman lada moment rozwinie się na 70 punktów overalla. Linus Jansen już 67 punktów overalla. To chyba raczej nikogo nie powinno dziwić. Zawodnik ten jest po prostu wybitny, jest fenomenalny, to jest po prostu fenomen na skalę światową. Brian Lazmet, 2 punkty overalla więcej. Jak wygląda sytuacja wśród naszych wypożyczonych piłkarzy? Jeremy Scott, plus 3 punkty overalla. Ibrahima Sisse, plus 3. Keke Top, 65 punktów overalla, bardzo dobrze. Valentin Schroeder też się rozwija. Pozostali zawodnicy, którzy dopiero co zostali wypożyczeni, no to wiadomo, też potrzebują czasu, ale będą się rozwijać. I kto wie, czy Jakob Bauer z Realu Oviedo nie wróci z chrapką na realne zawalczenie o pierwszy skład. Jeżeli chodzi o naszych juniorów, to na razie wygląda to tak, jak wygląda. Wśród tych finansów mamy 27 tysięcy teraz dostępne. Te 27 tysięcy
pozwoli mi podpisać naszego argentyńskiego juniora? No nie, no nadal nie mogę, mimo iż pensja miałby 500 euro, to nie są w stanie mi pozwolić na to. Zastanawiam się, czy po prostu nie spróbować teraz samodzielnie wystawić na potencjalną sprzedaż Mehmeta Cana Aydina. Mamy na całe szczęście na tę pozycję, na pozycję bocznego obrońcy od razu przygotowanego Henninga Matriciana, który ma 24 lata, więc też jest młody, też jest perspektywiczny. A dzięki temu, żebyśmy wystawili na sprzedaż Mehmeta Cana Aydina, który już ma 8,5 miliona wartości, uzyskalibyśmy naprawdę, naprawdę sporo. Dodatkowo to jest zawodnik, z którym mamy tylko półtoraroczny kontrakt, więc wydaje mi się, że my nie będziemy w stanie mu zaproponować niczego sensownego. Myślę, że to jest po prostu odpowiedni moment, żeby Mehmeta Cana Aydina sprzedać w tym oknie transferowym. Taki jest nasz cel na ten przyszły odcinek, to się dopiero okaże. Zaczynamy teraz sagę transferową, zaczynamy od oferty transferu za Eliasa Posza. No to tu zdecydowanie to odrzucamy, Elias Posz jest naszym podstawowym bramkarzem, mimo iż tutaj w Evertonie pewnie pełniłby jakąś czwartą czy dziesiątą rolę, no to na to się nie decydujemy. Mamy też nowy plan treningowy dla Joszy Wosza, który tutaj wdrożymy, żeby on od razu załapał nasz plan treningowy. Comiesięczne raporty cały czas tutaj będę to trzymał, żeby mieć rękę na pulsie oczywiście. I mamy końcowy raport dotyczący Marcelo Ariasa. O kurde, no to powiem wam szczerze, że Marcelo Arias to jest faktycznie perełka, która jest w tym Lechu Poznań jako junior. 17-letni napastnik, 66 punktów overalla, to jest piłkarz w skali naszego Linusa Jansena. Naprawdę, naprawdę prawdziwa gwiazda. Jak to... O, czekajcie, w szkółce juniorów możemy zrobić też to, co może zrobić, powinniśmy zrobić od samego początku, ale zrobiliśmy dopiero teraz, czyli przekonwertowanie Sama Biankiego definitywnie na napastnika i zobaczymy, czy on na tej pozycji napastnika jednak będzie w stanie jeszcze uratować tę swoją karierę, chociaż no szczerze wam powiem, że nie wygląda to zbyt szałowo, tak na tu i teraz. No dobrze. W takim wypadku mamy Paula Majera. Paula Majera możemy też teoretycznie przenieść do drużyny seniorskiej i wiecie co? Paula Majera możemy sprzedać. Myślę, że bez jakiegoś tam no hard feelings. Tak samo możemy sprzedać kuzyna Jacoba, czyli Nico Webera. I myślę, że Sama Biankiego, szczerze powiem wam, też go sprzedamy. Te trójkę zawodników, zobaczymy, czy ktokolwiek będzie w ogóle zainteresowany zakupem tak trzech, tak słabych, jednocześnie tak perspektywicznych zawodników, więc sprawdzimy. Przetestujemy tę tezę, wystawiając ich wszystkich trzech na sprzedaż. Ruszamy dalej, w strategii zespołu mamy informacje o rozwoju. Malo Gusto do Realu Madryt dołącza za 30 milionów euro, to szkoda, to jest świetny zawodnik, więc szkoda by było, gdyby faktycznie go Chelsea oddała za tak małe pieniądze. Hugo da Costa. Środkowy obrońca z Górnika Zabrze, no powiem tak, może jest to zabawne w sumie, jeżeli chodzi o to, że mówiliśmy o Regenie Tomka Hajty, tylko że Hugo da Costa no to jest Brazylijczyk, ale perspektywa jest naprawdę, naprawdę fenomenalna. Luka Zachowicz to jest piłkarz, okej, bardzo jakościowy, przepraszam, nie doceniłem go, nie doceniłem tak samo, nie no, Simona Handle akurat okej, ale Luka Zachowicz to jest piłkarz bardzo jakościowy, przewyższający chociażby overallem no któregokolwiek z naszych napastników. Najmocniej przepraszam za ten nietakt z mojej strony. Marcelo Arias. Marcelo Arias to już oczywiście wiedzieliśmy o nim co nieco. W czacie z zawodnikami mamy informację o tym, że dlaczego ich sprzedajemy, no to sorry, ale Biankiego sprzedajemy od razu wyjściowo i chciałbym faktycznie, żeby ktokolwiek się do niego zgłosił. Biuro. Finanse. Nadal jesteśmy tak średni. Nadal mamy taką średnią zdolność, jeżeli chodzi o te finanse. Kilka dni już, w sumie mamy 18 stycznia, tak, więc... Nie no, mamy 10, okej. Okay. Mimo wszystko, nikt się nie zgłasza po naszych zawodników, dlatego trzeba troszeczkę zachęcić. I korzystając z tego, że Mehmet Can Aydin ma jeszcze ten półtoraroczny kontrakt, zaoferujemy go jakimś klubom, zyskamy dzięki temu kosmiczny wręcz zastrzyk do naszego budżetu. Tymczasem mamy ofertę transferu, ale za Nico Webera. No i szczerze powiem, tak nawet... do 240 faktycznie spróbuję to przenegocjować, może im złożymy kontrofertę 250. Okej, okay, no i zgadzają się na to, więc jeżeli Nico Weber odejdzie faktycznie do tego klubu za takie pieniądze, to tak czy siak powinno nam pozwolić utrzymać w naszej drużynie tego młodego Argentyńczyka. Tak jest, Weber został ekspresowo sprzedany, bardzo dobrze, do Newport County odchodzi za 250 tysięcy euro.
Dobra cena, uważam, że dobra cena. I dzięki temu, patrzcie, wypracowujemy sobie 12 milionów euro zysku. No właśnie, bo przecież to jeszcze mamy zrobić. My jeszcze mamy tutaj wypracować ten zysk. Ale teraz, czy to nam jakoś wzmocniło budżet? No musiało to nam wzmocnić. To nam budżet musiało wzmocnić, więc przechodzimy do comiesięcznego raportu zwiadowczego. Przepraszam bardzo, tu są końcowe raporty, oferta transferu za Webera, comiesięczny raport. Czy to był ten Iker Ruiz? Tak, możemy go podpisać. Ikera Ruiza możemy już podpisać. Udało się, nie uciekł nam, nikt go tutaj nie ukradł, nikt go nie zabrał, nie zawinął, nie podpisał, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolony. I chyba tyle. Podpisujemy tylko tego zawodnika. Sebastian Polter jest w pełni skoncentrowany. Zajebiście, że jest w pełni skoncentrowany. Zeguin chciałby zagrać w tym meczu. Nie wiem, czy dam mu tam szansę. Odpowiedziałem mu w sumie sam, nawet nie wiem w jaki sposób, ale no raczej nie wiem, czy mu damy szansę zagrać. No i powiem wam szczerze, że po takiej drobnej selekcji ta nasza szkółka juniorów zaczyna teraz wyglądać nieco lepiej. No, mimo wszystko stawiamy tutaj na trochę prestiżowy poziom. Iker Ruiz na pozycji środkowego napastnika ma bardzo wysoki overall. Zastanawiam się jedynie, czy może definitywne przerobienie go na SPO albo na skrzydło, tak na kształt właśnie Lionela Messiego, czy nie byłoby dobrym pomysłem, więc spróbujmy go przerobić na prawe skrzydło i zobaczymy, czy tutaj się Iker Ruiz nie rozwinie. Prawe skrzydło, lewa noga, Argentyńczyk, bardzo niski, bardzo zdolny technicznie, świetny dribbling. Kurczę, powiem wam szczerze, że mam mimo wszystko jakieś flashbacki. Zajrzyjmy sobie do naszych raportów dotyczących potencjalnych zawodników, którzy tak jak powiedziałem, mogliby stanowić o sile naszego składu. Mamy tutaj Hugo da Costa jako jedynego, który został tutaj zaprezentowany. A nie, przepraszam, jest Kamil Kruk. Kamil Kruk jako Polak, tylko że Kamil Kruk też ma już 24 lata, to jest już zawodnik trochę doświadczony życiowo. My tutaj raczej chcieliśmy postawić na kogoś młodziutkiego, to byłby w stanie na tu i teraz wskoczyć do naszego zespołu, żeby stać się takim planem na przyszłość, a nie na tu i teraz właśnie. O, to przepraszam, się zakręciłem totalnie. Czy ja mogę Damiana Michalskiego teraz zaproponować mu kontrakt, podpisanie kontraktu? Kurczę, pytanie, czy my będziemy w stanie mu zaproponować w ogóle. Zarabia 6100, pytanie, czy on będzie się w stanie zgodzić na jakąś obniżkę tej pensji. Ja wśród wytycznych zrobię jeszcze jedną rzecz. Ja tych wśród wytycznych dodam jeszcze jedną wytyczną dla obrońcy i dam tutaj obrońcę po prostu środkowego także. Dopasowanie taktyczne dam zerowe. Talent z potencjałem na pierwszy skład. Damy sobie, moi drodzy, głęboki skład. Albo nie. Damy sobie członek podstawowej jedenastki. Damy sobie członek podstawowej jedenastki i wiekowo damy sobie, żeby to był zawodnik maksymalnie 23-letni. Nie interesuje mnie jakby tam kontrakt, ale mam wrażenie, że dzięki temu możemy faktycznie kilka perełek z rodzimej ekstraklasy wyłapać. Tak się faktycznie okaże, no to czas pokaże. Więc scout w drodze, bardzo mnie to cieszy, że te wytyczne dla scoutów zostały zweryfikowane, przez co ten zawodnik też zweryfikował nieco swoje podejście i teraz w zarządzaniu drużyny chciałbym dać szansę debiutu od pierwszej minuty Josza Wosza. Więc Wosz zagra teraz. Na ławce rezerwowej będzie Izeglin i Tempelman. Nie wiem, czy któryś z nich tutaj wystąpi, czy nie. Miejsce Mehmeta Chata Aydina już skoczy tutaj Matriciani, bo jeżeli faktycznie się z Turkiem będziemy rozstawać w niedalekiej przyszłości, to chciałbym de facto już Matricianiego na ten najważniejszy poziom wrzucać. Hauptmann jako jedyny zawodnik Lübeck. Ofensywny po raz kolejny zawodnik, którego powinniśmy tutaj sobie sprawdzić, więc zróbmy to. Szukaj zawodników. Znajdziemy też drużynę, która nas interesowała. Jest, moi drodzy, VfB Lübeck. I teraz nie, to czekajcie, to była ofensywa, ale chyba pomoc. Damy sobie po prostu wszystkie, bo tutaj pomieszałem totalnie. Teraz Jezus Maria, zapomniałem, jakie miał nazwisko. Tak, to był chyba Mariusz Haupt, prawy pomocnik. Całkiem niezła i sensowna klauzula odstępnego. 6 dni, dowiemy się za 6 dni czegoś o tym zawodniku. Zobaczymy, czego się dowiemy. A teraz, przejdźmy już bezpośrednio do tego meczu. Debiut Bosza, Uedraogo, obok niego Pejczinowicz i Jansen. Tym razem ten duet młodych obrońców. I zobaczmy. Zobaczyliśmy remis 2-2. Jansen z kolejnym golem, Uedraogo z bramką, Aguirre zmienił Kozukiego, Zeguin zmienił Mora. Dlaczego Mora, akurat nie wiem.
nie do końca dobrze wdrożył się w nasz zespół Wosz, z tego co widzę. Znowu Pejcinowicz, bardzo przeciętny występ i powiem wam tak, że mam już trochę, kończy mi się cierpliwość do Pejcinowicza i dostawiania na niego tylko i wyłącznie dlatego, że jest po prostu zawodnikiem młodym, perspektywicznym, wypożyczonym i możemy z niego mieć naprawdę sporą pociechę, bo po prostu jest to zawodnik, który trochę zawodzi, nie dojeżdża na pewien poziom. Miejsce Wosza wstawimy już tutaj Zegwina. Wosz będzie fajnie tutaj sobą rotował. Dobrze to rozegraliśmy. Uważam teraz, jak na to patrzę, to rozegraliśmy to naprawdę, naprawdę nieźle. Matriciani rozwinął się na 73 punkty overalla. To jest dla nas kapitalna informacja, że ten zawodnik też nie odpuszcza, jeżeli chodzi o ten rozwój. Henik Matriciani, co więcej, on rozwinie się też i na 74. I to w miarę szybko. Mimo iż forma jest u niego nie najlepsza. Myślę, że fakt pozostania takim podstawowym obrońcą moglibyśmy nagrodzić dla niego otrzymaniem numeru 5. Więc damy mu tę piąteczkę jak najbardziej. Mehmet Can Aydin, nie wiem, czy ktoś się po niego zgłosił, może teraz? Nie. Mamy informację o tym, że Grime może skorzystać z innego planu treningowego. Ja się zgadzam. Dajmy mu skupienie na szkoleniu pełne. Josza Wosz, damy tutaj plan zrównoważony. Tutaj dajemy plan zrównoważony. Tutaj dajemy plan zrównoważony. Zgadza wszystko. Wedraogo, plan zrównoważony. Jansen, też damy tutaj z delikatnym wskazaniem technikę. I teraz w czacie drużynowym. Grime mówi, że musi grać częściej. Ja mu powiem, że liczę na niego w decydujących spotkaniach. Zegwin zagrał dobrze. Ej, Tobias Mod, przepraszam bardzo. Ja po prostu powiem to, że muszę dbać o twoje zdrowie, że to jest kwestia jakaś tam zdrowotna, dlaczego ciebie zmieniłem. Aczkolwiek przyznam szczerze, też nie rozumiem decyzji mojego asystenta kompletnie. Uważam, że była ona nielogiczna. Mamy, moi mili, Łukasza Bejgera ze Śląska Wrocław i to jest akurat propozycja, która mi się bardzo podoba. Łukasz Bejger ze Śląska Wrocław to jest faktycznie zawodnik, który mógłby stanowić osidę naszego zespołu w jakiejś tam dalszej perspektywie. To jest zawodnik, na którego moglibyśmy liczyć. Mieści się idealnie w tym naszym progu wiekowym, który sobie ustawiliśmy. Kurczę, powiem wam tak, że podoba mi się ta propozycja. Podoba mi się ta propozycja, Łukasz Bejger, uważam, że to jest naprawdę, naprawdę sensowny. Młodzieżowy reprezentant Polski też, warto byłoby go w swojej drużynie, pytanie, czy on by chciał dołączyć w ogóle do nas. To wcale nie jest takie oczywiste. W porządku. W szkółce juniorów możemy coś zrobić? Na razie nie, nie możemy przekonwertować tutaj nikogo na inną pozycję. No w sumie Ikera Ruiza, tylko czekamy, czy mogą przekonwertować na inną pozycję, czy nie. Brak też jakichkolwiek tutaj zgłoszeń po potencjalnych transferowych po naszych zawodników, co szczerze powiem, o, w końcu wyczekałem. Galatasaray chciałoby tego tureckiego obrońcę do siebie sprawić. Ja powiem tak, mimo iż Yusuf de... O kurde. Ej, to jest bardzo dobra propozycja. Ja myślałem, że... Tylko chciałem dopiąć ten transfer. Ale Yusuf Demir to jest bardzo dobra propozycja. To jest szalenie dobra oferta, którą nam tutaj składa Galatasaray. Oddają... Kurczę, aż jest to dla mnie dziwne, ale... Ja się udam na... Moim zdaniem... To jest deal, któremu nie powinniśmy odmawiać.